Spróbujcie, chłopcy. Naprawdę warto. W trakcie prowadzenia pojazdu. No i... Kurwa, panowie! Jak jeździcie? Oni definitywnie szukają chuja do dupy. Jakby co? Kombat pistol na nocie. 92. Dobrze. Jedno słowo, szefie komandosie, dwóch śpi. Druga, od na prawo. Aha, pa. Gagatka. Szefie, jedno słowo, biegasz z młotkiem i obydwóch rozładuję. Jedziemy Rockford Drive'em na południowy zachód. Panie policjancie! A tu nie, to jest siatka. Panie policjancie! No patrz kurwa, to jest on! Kto? No ten kurwa konfident, zobacz, w policji skończył. Nie widzę! O mnie mówisz, kutasiarzu? Kurwa, to on! No, ja ci dam! Właśnie! Wszystko mi się przypomniało, ja go znam! To jest probość! Panie komandosie? Tak. Wymierzyć? Co? Sprawiedliwość? Konfidencie! Bandyto, odwal się ode mnie! Odjadą na prawo. Jebać gabaniarzy! Ej! Ej! Wszystkich bym was młotkiem rozjebał! Ej! Otwórz ryj! Konia nam może zbić, ty! Ej, otwórz ryj! I powiedz jeszcze szperma brzydko, powiedz, no! Mam iść dwa pokoje dalej? Bo cięższy jesteś? Ej! Co? Spierdalaj! Co masz? Mam na ciebie kubek spermy! A co chcesz, łyka spermy zrobić? Ty chcesz! Zrób mi loada, bandyto! Słuchaj! Nie masz konfidentu! Do kogo ty gadasz? No, do was, bandytów! Słuchaj mnie, ludziarzu! Lodziarzu, do mnie powiedziałeś? Tak, do ciebie to powiedziałem. To jest obrzydliwe, aż mnie wykręca od środka. Tak, obrzydliwe? Zaraz do księdza zadzwonię, żebyś się wody święconej napił. Dobra, słuchaj kurwa. Za wami. Rób mi lód. Aha, i jeszcze powiedz coś sperma, no. Tylko 50. No. Jesteś skończony. Okay. I na sens budowa w kierunek zachodni. Seks? No, widzi szef komando, dlatego ja zarabiam 10 tysięcy, a oni gówno. Dobra, śmieszne jak twoja wypłata! Aha! Się naoglądał telewizji. Śmieszne jak twoja wypłata! A ty motorynkowiec! Szef powie, ja wyjdę, ja im pokażę. Wyjdź na szalowę! Na szalowę, ale z młotkiem! Dobrze! Na Alta Street. Szefie! Mogę mu zajebać? Ty co? To ty? Znowu będziesz co? Kopał? Co kopał? Znowu będziesz kopał w radiowozy? Ale co kopał? Znowu będziesz zaraz kopał? Zaraz się będziesz kopał! Jakie radiowozy? Na chuj kopałeś na radiowóz? Jaki radiowóz, no. Ja nic nie wiem. Pierdalnąć mu? Słuchaj, czy... jak masz problem, to możemy go kurwa wyjaśnić zaraz. No właśnie, tak myślałem, jebnąć mu? Co ty chcesz wyjaśniać? Ła kurwa, co to ma być? Wyjaśnione, kurwa. Krótko, ale ja lubię pana komandosza, jak komandosz tak szybko wyjaśnia sprawy. Coś potrzebujecie? Nie, się stoimy. Pierdolność tego gościa zbije go cygnę. Weź mu zajeb tak, żeby kurwa już to nie jeździł, proszę cię. Ej, kurwa! Autoryzacja na pacyfikację, panowie. Nie! Stoj to! Palić go! O kurwa! Ale go złapał! Jaki ty... Świetnie! Dziękujemy! Obok mojego futraka, kurwa. Nie młotkiem, nie! Pałką mu. Na pewno? Młotkiem? Bo mnie wkurwia! No i co teraz, paniaczku? Tak, jak jemniesz młotka, to raz. Gdzie spierdalasz? Bierz go! Brać go! Brać go! Co jest? Jakim cudem on na tej zerze? Co jest, kurwa?
Jebany Pikachu się naładował jak telefon. Jak dostał dwa razy z Tasera. Możesz młotka później mu przyjebać? Możesz mu z Tasera przyjebać. Proszę bardzo. To dobrze. To jeden pierwszy za to. Weź go szkuj. 4-3-3-7-6 Cardon. Kurwa, nie mnie! Przepraszam! Nie. Przepraszam! Kasiu. Przepraszam! Przepraszam! Zostawcie mnie, kurwa! Ty, kurwa, leż! Podaję się! No i co teraz? O kurwa! Daj! Nie no, proszę! Odkolujcie ten motocykl! Gdzie? Nie, proszę, tylko nie motor! Jeśli będę tak robić, proszę, nie, tylko nie motor! Oduczysz się, prowokator jebany! Przepraszam, nie! Uczysz się, kurwa! Nie no, przepraszam! Stój w miejscu! Grzecznie bądź, bo ci złotka przypierdolę! Jestem, przepraszam, niech on nie krzyczy! 310 plus 1, reagujemy na 1036. I zaraz zrobię tym młotkiem partii anale, to zobaczysz! Pierdolę, żebym cię więcej nie widział, prowokatorze. Dobrze, już uciekam. Liczę do trzech. Raz. Dawaj, kurwa, baseball. Jakaś jednostka statusie czwarte? Grzeczny bądź. Jeszcze raz podniesiesz rękę do szefa, jaki baseball? Przeproś. Kurwa, co ja podniosłem, żadnej ręki nie podniosłem. Biegłeś w stronę szefa. Widziałem i chciałem cię uderzyć. Jeszcze raz, to ci przyjebie drugi raz. O, kurwa, napaść na obywatela. Jakiego obywatela? Gabaniarze zwykłym jesteś. Żeś go dał, tak. Jadę, mogę podjechać na komendę. Czym to był ostatni raz? Wyjebiesz go przy lekarzu? Oczywiście, że tak zrobię. Na szefa komandosa, żeby mi to kurwa ostatni raz było. Masz szczęście, że lewą ręką biłem jak żonę. Będziesz z prawej zajebał, to byś już kurwa mówić nie mógł. Co pan robił? Jaką żonę bił? Biję ją, bo jest mnie wkurwia. Tak nie wolno. Wolno. Nie. Z lewej wolno. Pan żaleje 9-8. Kurwa, dwóch do jednej rury będzie ładować? Aha. Widziałem jakiś taki film. 10 plus 1, reagujemy na ostatnie 10.36. To już widziałeś tak? Ten kolega chyba ładuje w ogóle. Takiego też widziałem. Przypadkiem. Dziękuję. Aha, a się wylewasz w kieszeni. A się schował. Dziękujemy. Dzień dobry. Pan negocjator. Ze z tej strony Fred Psiochowski, 5-3 numer odznaki. Jestem negocjatorem. Super, panie Fredzi, miło się z panem rozmawiać, ale my tutaj banda zdesperowanych biedaków. Okej, okay. Już przekazuję na radiu. Grupa nazywa się Banda Zdesperowanych Biedaków i mierzą zakładników. Za chwilę powiem, ile jest zakładników. Ilu mamy zakładników w środku? O, wykazał się. To 1 plus 1, 7, 6 jubiler. Uczyliśmy go liczyć do 10, nawet już daje radę. Mamy 6. 6 zakładników jest. Słucham żądań. Panie Wredzie, za dwóch byśmy poprosili wolny odjazd tym tutaj samochodziłekiem, bez kolczatek na miasto. Za dużo, panowie, nawet tego nie powiem. No jak, wolny odjazd bez kolczatek, to jeszcze może McDonalda od matczaka chcecie? Nie, numery, no, widzi pan, że bieda, że tak desperacja już nawet zakładników. Ale to nie przejdzie, to nawet na radiu nie dam. Jak to, panie Fredzie, my się tego zero, jeden. No nie przejdzie. To co, niech będzie 3 w takim razie. 3 zakładników za wolny odjazd bez kolczatek? Na mieście. Poza może być wszystko. Dobrze. Pierwsza propozycja. Nie no, pierwszej wam nie przekazałem, była chora. Ale druga. 3 zakładników za wolny odjazd bez kolczatek w mieście. Moment, muszą przetworzyć. Jasna sprawa. Napastników jest ilu raz? 2? 4 ilu jest napastników? Przekaż do supervisora. Do supervisora. 6 zakładników. 4 napastników. Grupa się nazywa Zdesperowane Biedaki. I za 3 proponują wolny odjazd bez kolczatek w mieście. Czy wszyscy zakładnicy są zdrowi, nie potrzebują pomocy? A nie jedzenia? Zakładnicy, jesteście najedzeni? Są. Zakładnicy proszą o zamówienie szteka z łyżki Indyjar na kamieniu, jakby było można. A ja poproszę jeszcze ten... Widzę? W tym, w słoiczku.
Szef kazał się wam pierdolić. Informacja do negocjatora. Możemy się zgodzić na tych trzech zakładników za wolny odjazd oraz brak kolczatek. Słuchajcie chłopaki, idziesz w prawdzie. Za tych trzech zakładników wolny odjazd i brak kolczatek w mieście. Paszuje? I tym oczywiście samochodzikiem. Pojazd nazywa Michała Bebeto. Tak, tym. Wkradziony. Można wypuścić od razu, róbmy to, żeby było sprawnie. To panowie od mojej lewej. Już trzech wypuszczamy. Przygotujcie się do przejęcia. Zgadzamy się na dobra, niech pan zielony brak już idzie. Oraz wolny odjazd, ale brak kolczatek. Pan idzie w lewo, w lewo. No i pan, tak. W lewo. Potrzebna jednostka do zakładników. Panowie, poczekajcie. Tam na lewo, za winkiel. Za winkiel się schowajcie.